Cześć, a tutaj będziecie mieli widok z perspektywy Dematbiera, jak ten pojedynek pomiędzy Jakiem 9 a Jakim Kobrą się potoczył. Matbir się do mnie zbliża, wykorzystując przewagę pułapu i pozycji. Zaczyna nawracać, ale w tym momencie ja już go usłyszałem i zaczynam mu się wywijać splitesem. Przeciwnik za mną próbuje podążać, ale ja, zmieniając wektor lotu przy użyciu lotek, nie daję mu okazji strzeleckiej, tylko go wyciągam cały czas w górę, żeby oszacować, jaką ilość energii posiada. No i jednak ma na tyle dużą, że climbing spiral byłaby zbyt ryzykowna do zrobienia. I dlatego zaczynam go wyciągać na Running Scissors. Tutaj przeciwnik skręcił przepustnicę i zaczyna otwierać lotki, żeby pozostać na moim ogonie. Ale sztuka używania przepustnicy no, wymaga jednak czegoś więcej. I nie pomaga mu to zbytnio. Tutaj znów skręcił. Ale zrobił to dużo za wcześnie i nic mu to praktycznie nie dało. Matbir próbuje używać klap, ale używanie klap to też jednak nie taka oczywista i prosta sprawa. I zaczynają mu się powoli pomysły kończyć, co by tu zrobić dalej. A ja konsekwentnie realizuję plan, żeby go zrobić w Rolling Scissors. I plan ten zaczyna powolutku owocować, bo teraz to ja jego gonię, a nie on mnie. W akcie desperacji przeciwnik próbuje lecieć pionowo w górę. Po prostu wystawiając mi się na strzały. Miał bardzo dużo szczęścia, że trafienie z 37 tylko spowodowało zakurzenie się. Ale ostrzał z 4,5 calówek zrobił na szczęście swoje. Gdzieś tu będzie ten speed nadlatywał. O, jest. Także się przerzućmy na speeda. Chatterley. Chatterley, gdzie ten speed? Tutaj. Próbowała wykorzystać okazję, kiedy zawisłem bez energii, ale nie trafił. A ja splitesem mu się wywinąłem raz, drugi wciągając go w nożyce opadające, a niestety Spitfire w obrocie beczką taki dobry nie jest. No ale kręci się dobrze i był blisko sojuszników, a przynajmniej nie wiedziałem, jak daleko od nich, dlatego zdecydowałem się
na ucieczkę i odpowiednio manewrując nie daję okazji Spitfire'owi do trafienia mnie. Przy okazji sam go wyciągam pod spawna sojuszniczych maszyn, więc najprawdopodobniej ktoś się nim potem zajął. No, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.